Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów i będą one dosyć duże, przynajmniej jeżeli chodzi o astrologa, bo jest go ponad 800. Także będą to samony po raz czwarty dla Liksona i tak jak już wspominałem, będzie 805 astrologów bazowo i plus minus 1000 samonów normalnych. Dokładna liczba będzie w tytule, bo wiadomo, że w trakcie filmu to się może zmieniać. 238 poziom konta, 34,4 jeżeli chodzi o kampanię. I jeżeli chodzi o to, czy coś wydał, to tak, coś wydał. Nie były to jakieś ogromne kwoty, ale gracz nie jest free to play. I jedziemy dalej, czyli boskie próby. No i boskie próby wyglądają następująco. 32 poziom, 32, 36, 36, 32, 32. I tutaj same 36, czyli ładnie, przynajmniej robisz. Następnie mamy świetlistych 348 piętro, zwierzę ludzi 308, leśne istoty 370, no i niemartwych 371 piętro, ogólna królewska wieża 529 piętro. Jeżeli chodzi o pradawne drzewo, 63 poziom, 30-33, 0, 30 i 40, czyli idziesz zdecydowanie tutaj w pęd dury najbardziej. Jeżeli chodzi o gospodę pod dębem, to mamy 92 czerwone bebelki, 268 bebelków żółtych. Jeżeli chodzi o postacie, mamy tutaj 20, 25, 30, 35, 39 postaci na poziomie wzniosłym. Eluarda wypożyczonego nie widzę. Także mamy 39 postaci i na plus 30 mamy takich postaci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 postaci, przynajmniej jeżeli się nie pomyliłem. Mamy następną osobę ze zmaksowaną kompletnie szemirą 9x9 plus 30. No kiedyś by to robiło duże wrażenie, no w sumie nadal robi, jakby nie patrzeć. Ale no nie wiem, ja na to się jeszcze nie zdecyduję. Także jeżeli chodzi o to, co chcemy, no to chcemy całkiem sporo, jakby nie patrzeć, no bo jest bardzo dużo astrologa. Przede wszystkim głównym celem jest zrobienie tej linii na poziom wzniosły. Brakuje nam obecnie jednej kopii do mitycznego i następnie 6, czyli łącznie 7 kopii bliźniaków. Później robimy, brakuje nam 11 kopii. Jeżeli się jeszcze coś uda zrobić poza nimi, to Mortas na Elitkę Plus i dalej Lukrecja. Drugim celem jest zrobienie Odena na poziom wzniosły. No i brakuje nam jednej kopii. Pippy na poziom wzniosły. Brakuje nam obecnie kopii dwóch. No i takie dalsze cele to zrobienie m.in. Skrega, Krena, którego nie masz wcale, Tidusa, Dreza oraz Antandry. Jeżeli dobrze w ogóle to pamiętam, bo sporą rozpiskę, jeżeli dosyć zrobił. Respena, na Respenie nam zależy, którego nie ma wcale z tego co widzę. Może jeszcze się upewnimy, żeby nie było. Tak, Respena nie masz wcale. No i gdzieś tam w dalszej perspektywie Gorwo. Tutaj zależy ci na Eluardzie, którego również nie masz. No i jeżeli chodzi o niemartwych, to zależy nam na Izabeli. A dokładniej na 6 kopiach z tego co widzę. Także to są cele poboczne, przede wszystkim Tailin, bliźniaki, Tidus Oden oraz Pippa. Mogę się troszkę mylić, bo naprawdę rozpiska była ogromna, ale miejmy nadzieję, że ogarniemy. Także zaczynamy od kamieni fioletowych. Być może będziemy robili pierw samony, bo mamy gwarantowane postacie i być może będziemy używali na nie diamenty, ale tylko jeżeli chodzi o Odena i Pippę. Jeżeli dostaniemy na przykład tutaj z kamieni te trzy kopie łącznie, no to zaczynamy astrologiem. Może otworzymy wszystkie naraz, mamy Respena. Widziałem tam też Alnę, widziałem na pewno Zolrata, jeżeli się nie mylę. Mamy też Eluarda, mamy Anokiego, mamy Krena, mamy Mehirę. Także mamy Mehirę, Zolrata, Alnę, Tailin, czyli już cztery postacie wzniosłe. Cztery postacie premium i chyba tyle, jeżeli chodzi o premium, ale bardzo ładna ilość, cztery postacie to jest już naprawdę, naprawdę nieźle. I czy mamy tutaj coś, co nas bardzo interesuje, pomijając oczywiście te wszystkie inne postacie? Nie widzę tutaj żadnego Odena,
i nie widzę tutaj żadnej pipy. Także troszkę lipa, no ale co zrobić? Także odbierzemy jeszcze z poczty. Sporo tych kamieni jest, zrobimy porządek. I od razu lecimy, jeszcze 10, czyli łącznie było 76. Mamy Kazarda, czyli piąta postać premium. Także przynajmniej jeżeli chodzi o postacie premium, to jest naprawdę super wynik, jakby nie patrzeć. Także co? Pozostaje udać się na chwilkę do świątyni, zrobić troszkę miejsca. Jednak pozostanę chyba przy tych szybkich animacjach. Wszystko idzie sprawnie dzięki temu, naprawdę. Film, który miałby normalnie ponad 40 minut, ten wczorajszy, miał 26, więc jakby nie patrzeć, prawie dwa razy szybciej udało się to zrobić. Szkoda, że nie można tego jednym przyciskiem. Powinni to jakoś, nie wiem, dodać, żeby można było zgwiazdkować jednym przyciskiem. Bo w sumie gwiazdkowanie to jest oczywista sprawa, więc komputer nic by tutaj nie zepsuł. No a tak musimy sobie radzić, niestety. Także sprawdzimy jeszcze, czy nic nie przeoczyłem na pewno. Jeżeli chodzi oczywiście o Odena i o Pippę, tak, nadal brakuje jednej kopii, a do Pippy nadal brakuje dwóch kopii. Lista życzeń. Wygląda następująco, czyli Rowan Eluard, Cecilia, Fox, Gwynet, Dres, Skrek, Antandra, Kren, Tidus, Aeron, Respen, Pippa, Saurus oraz Tassi, Daemon, Toran, Ferael, Izolt i Oden. I przede wszystkim zależy nam na właśnie Odenie i Pippie, cała reszta jest raczej poboczna. Wszystkie karty frakcyjne, wszystkie zwoje frakcyjne, karty i wszystko co można ładujemy w zwierzę ludzi, bo tam najwięcej postaci chcemy, aż 5, no i chcemy fuda, nie? Także zaczynamy dwa pojedyncze serduszka, mamy Mirael, mamy Elethę i jedziemy z multisamonami. Myślę, że 4-5 elitek powinno wypaść w stylu. A czy wypadnie, no to już inna sprawa. Na razie niestety nie mamy żadnej. O, jest pierwsza. Będzie nią Roban. Nie ukrywam, że najbardziej cieszę się na astrologa. Samonów już naprawdę zrobiłem łącznie, jeżeli miałbym powiedzieć. Kto wie, czy już nie 100 tysięcy, albo i lepiej. Bo naprawdę to już jest chyba 105 film z samonami. A astrolog to nadal jest taka fajna funkcja, która cieszy zdecydowanie bardziej. Nigdy nie wiadomo, co tam dostaniemy. Czy diamenty 30 tysięcy, czy parę kopii premium. A samony no też są fajne, ale jednak nie sprawiają już tyle radości co na samym początku. O wiele większe emocje są przy astrologu i domyślam się, że wiele osób ma podobnie. Naprawdę mała ilość elit, jak na tyle serduszek. Dwie elity to raczej jest trzy. Saurus, o, Daemon. Troszkę ponarzekałem, dostaliśmy dwie i to tutaj jeszcze następną. Czyli były dwie. Zrobiłem dwa multisamony, jest 5, jest 6 nawet. Także niestety nie dostaliśmy tego, co bardzo chcieliśmy, ale ilość jak najbardziej w porządku. Jedziemy od razu z normalnymi samonami. 5 pojedynczych i lecimy z multi. Miejmy nadzieję, że wypadnie ten Oden i Pippa, bo to będzie oznaczało więcej astrologów. A astrologa bardzo lubimy. Może od razu wzniosę, bo muszę też pilnować, czy nie zmieniać aby czegoś na liście. Także Rowan też leci na jedną gwiazdeczkę sobie. A my wracamy już do samonów. Mamy Eluarda, numer 2, jeżeli się nie mylę. Mamy Tidusa. Tidus jest na tej takiej drugiej liście, że tak powiem.
tej dalszej mamy Ferraela. Myślę, że to jakaś potrójna powinna wpaść. Podwójna była z serduszek, więc potrójna musi być gdzieś tutaj, Daemon. Każda kopia Daemona jest jak najbardziej mile widziana. Generalnie głównie chodzi o gwiazdkowanie. Nie pokazałem też kryształu rezonansu, ale to za chwilę to mogę zrobić. Mamy Tassie, mamy Saurusa, czyli podwójną elitkę. No mam tylko nadzieję, że nie będzie problemu z miejscem, bo to niestety jest realna opcja. No i tak, Saurus wleciał na 5 gwiazdek, więc musimy go wymienić. I jako, że chodziło ci o gwiazdkowanie, Lycaeron, Lorsan lub Solis na przykład. Dobra, czyli dajmy może Lyca, nie? Lyca to jest bardzo taka fajna, uniwersalna opcja. Tutaj nic źle pójść nie może. Jeżeli na filmie będzie słychać jakieś pukanie w trakcie tego, co mówię, tak momentalnie, no to sąsiady, standardowo. W dzień są spokojni, a wieczorem im odwala. Mamy Irona następnego. Mamy Eluarda, numer 3, jeżeli się nie mylę. Mamy Tassie. Bardzo ładnie elitki lecą, trzeba przyznać. Jedna po drugiej to jest bardzo miły widok zawsze. I niestety coraz częściej musimy latać tutaj do świątyni, co mnie troszkę martwi, bo tych samonów jeszcze troszkę zostało. No ale jest maksymalnie zwiększona pojemność na bohaterów, więc nic tutaj dodatkowego nie wykombinujemy. Niestety twórcy chyba tego nie przemyśleli do końca. Dobra, może zrobimy tak. Tutaj możemy chyba jeszcze coś zrobić, tak na szybko. Dobra, i wracamy. No i wyrzucamy tą Tassie i dajemy Lorsana. Myślę, że Lorsan bardziej ci się przyda niż Solis. Mamy Respena i Krena, czyli dwie postacie pożądane, jednak nie te najbardziej. No i trochę lipa, bo kończą nam się zwykłe samony. Wszystkie frakcyjne idą na zwierzę ludzi, więc Pippa i Oden niestety nie polecieli do tej pory. Więc będzie trzeba wydać... O, jest Pippa jedna. Będzie prawdopodobnie trzeba wydać coś z diamentów. Jak gwarantowane, no chyba, że jeszcze teraz polecą Rowan. Lyca. No i świątynia na koniec standardowo. Może nie będziemy tej Lyci teraz podnosili. Możemy to zrobić za chwilę. Na koniec, jak nie zapomnę, oczywiście pokażę drzewo. Jak tam się zmieniło, ile punktów wpadło. Mamy Odena, czyli bomba. No Pippa, Lorsan. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o zwykłe. W sumie od razu zaczniemy robić zwierzę ludzi. 27 multi. Tak naprawdę wszystko, co tutaj poleci, nas bardzo interesuje, bo cała lista życzeń to są postacie pożądane bardzo. Więc co by nie leciało, to będzie ok. Myślę, że poleci duża różnorodność z 27 multi samonów. No raczej jedna postać nie będzie się cały czas przewijała. A przynajmniej taką mam nadzieję. Także robimy sobie Lycę. Robimy Lorsana na dwie gwiazdki. I ten kryształ rezonansu może pokażemy. 369 na 440 poziom. Także zapas 71 poziomów to jest zdecydowanie wystarczający. No i się nie dziwię, że chcesz gwiazdkować przede wszystkim. Mi też już bardzo na tym zależy na swoim koncie. Tam była Antandra, tutaj mamy Skrega. Na koniec zweryfikujemy, co tam może iść na poziom wzniosły. Mamy Tidusa. Nic raczej zmieniać nie będę musiał, bo nie sądzę, żeby do kogokolwiek poleciała tak duża ilość kopii, żeby ta postać mogła pójść na 5 gwiazdek. Tutaj raczej nie ma takiego niebezpieczeństwa. Nic tam nawet nie mogło iść na poziom wzniosły. A co dopiero mówić o gwiazdkowaniu. Mamy Krena. Na przykład Krena wcale nie miałeś.
Mamy znowu krena, także od zera do bohatera będzie. Morze. Mamy Antandrę. Mamy Skrega znowu. No to jest ostatnia wizyta w świątyni na tym filmie prawdopodobnie. W sensie taka, że muszę faktycznie coś tutaj robić i wznosić. Ewentualnie później będziemy robili Tailin. I przy odrobinie szczęścia też bliźniaków. I ostatnią elitką na tym filmie jest, przynajmniej jeżeli chodzi o zwykłe samony, w tym przypadku są Dres oraz Tidus. Także dobra, przeniesiemy się do świątyni, żeby zrobić porządek. Czyli cyk, cyk. I zobaczymy, jak to wygląda, nie? Także Odena mamy zrobionego. Mamy dostateczną ilość kopii. Do Pippy brakuje nam jedna kopia, więc tylko troszkę diamentów będziemy musieli wydać. Jeżeli chodzi o Izabelę może... No do Izabeli tutaj chyba się nic nie udało zrobić ciekawego. Jeżeli chodzi o Eluarda, to mamy tutaj dwie kopie, tutaj jeszcze jedną, czyli trzy kopie nam poleciały. Jeżeli chodzi o Respena, mamy dwie kopie i w sumie tyle, dwie kopie. Do Gorwo mamy pięć kopii łącznie. No i teraz ci zwierzoludzie, nie? Czyli tak, kto tutaj miał być? Tidus. Do Tidusa masz odpowiednią ilość kopii na poziom wzniosły. Do Skrega brakuje nadal dwóch kopii. Następnie Drez mamy 4, 5 kopii jest. Antandra brakuje jednej kopii. Nie, jest tutaj jedna kopia, także może iść też już na poziom wzniosły. Jeżeli zrobisz Fuda i Kren, nie? Do Krena masz obecnie 5 kopii, nie miałeś żadnej, więc myślę, że całkiem ok. No dobra, to robimy te gwarantowane po jedną pipę w sumie. Miejmy nadzieję, że to nie będzie duży wydatek, że poleci na przykład teraz, a nie za trzecim razem nie poleci. Także pipa też będzie mogła iść u Ciebie na poziom wzniosły. Więc zarówno Oden, zadanie wykonane, Pippa, zadanie wykonane i kilka postaci od zwierząt ludzi tak samo. Także upewnimy się jeszcze przed pójściem do astrologa, że brakuje nam tym razem 6 kopii, bo przecież tam jedna poleciała, nie? Także 6 kopii Tailin nam brakuje. No to się oczywiście uda zrobić, tutaj nawet nie ma co się zastanawiać, ale miejmy nadzieję, że poleci dużo, dużo więcej za w sumie 795 astrologów, jeżeli dobrze liczę. Ja to sobie policzę wszystko i w tytule wszystko będzie. Także nie ma co przedłużać. Lecimy z 5 pojedynczymi. I 6 kopii Tailin nas interesuje. Mamy tutaj jakieś karty. Jest pierwsza kopia Tailin. O wiele przyjemniej się robi teraz tego astrologa tak szybko. Mamy dwie karty fioletowe. Może przytrzymamy. Teraz powinna być Tailin, jeżeli się nie mylę. No i jest. Tailin numer 2. No niestety nie lecą tak jedna po drugiej na przykład. Żadnych też podwójnych. Tylko takie gwarantowane bardziej się zdarzają. Numer 3. No i znowu niestety te powiadomienia. Także cyk i od razu wracamy. No niestety ogromnego szczęścia nie ma, jakby nie patrzeć. Numer 4. Na pewno leci dużo kart, co mnie cieszy. No dawać coś pomiędzy. Tylko gwarantowane, naprawdę. Żadnej podwójnej. O, proszę bardzo, jest podwójna. W ogóle zobaczcie, jakie tutaj piękne losowanie się odbyło. Dwie kopie Tailin i jeszcze trzy karty fioletowe. Coś pięknego po prostu. Także Tailin chyba może iść już na poziom wzniosły, jeżeli się nie mylę. Także od razu to zrobimy. Zawsze takie uatrakcyjnienie na filmie. Także Tailin, zadanie wykonane. Teraz interesuje nas 11 kopii bliźniaków. No to jest jak najbardziej do zrobienia, nie?
Troszkę trzeba szczęścia, oczywiście. Mamy 500 losowań jeszcze z tego, co widzę. Czyli 50 multi. To jest do zrobienia, ale trzeba troszkę szczęścia. Mamy pierwszą kopię bardzo szybko. No, troszkę szczęścia. Mamy drugą kopię. No, niestety nie lecą teraz. Ale może się jeszcze naprawi, kto wie. Tutaj otwieramy, żeby mieć spokój. Także poleciały dwie kopie, nie? Bo wypadłem z rytmu. To jest trzecia kopia. No, przytrzymujemy. No, dawać, dawać. No, musi więcej polecieć. Podwójna jeszcze. Albo diamenty. Jest kopia numer 4. Dwie karty, więc może być. Nie wiem, czy teraz nie będzie następna. Jest. Kopia numer 5, kopia numer 6 od razu jedna po drugiej. No tutaj już musimy zrobić porządek, bo niestety kilka nam surowców nawet zalega naraz. Może się upewnimy, żeby nie było żadnej jazdy. Nie chcemy nic nadwyżkowo u graczy free to play lub wydających mało pieniędzy. Raczej liczy się ilość postaci, a nie gwiazdkowanie premium. No dobra, także brakuje nam jeszcze 5 kopii, nie? No to lecimy po te 5 kopii. Myślę, że to jest do zrobienia. O, proszę bardzo, jedna kopia już jest. Druga kopia też już jest, także myślę, że już się uda, nie? Fajnie by było jeszcze tego Mortasa zrobić na litkę. To by w ogóle było mega. Ale to już raczej będzie troszkę trudniej. Teraz chyba będzie gwarantowana. Czyli mamy numer 3. No jeszcze dwie kopie, jak najszybciej by było fajnie. Numer 4, także jeszcze jedna kopia. No z Mortasem się niestety nie uda. Jest numer 5, jeżeli się nie mylę. A nie chcę się mylić, więc się upewnia. Tak, także bliźniaki też idą na poziom wzniosły. Także na jednym filmie dwie postacie premium na poziom wzniosły. Tailin oraz bliźniaki. To pozostaje nam ustawić Mortasa, bo Mortasa chciałeś na Elitkę Plus. No na jednego może... możemy liczyć, ale na dwóch... No, może przytrzymamy troszkę dłużej. Mamy dwie karty, więc z tego cieszyć się możemy jak najbardziej. Mamy jeszcze jedną kartę. Jeszcze jedną. No i na koniec Mortas. No i jest Mortas. Może dwóch nawet? Nie. Dobra. Także myślę, że udane jak najbardziej, nie? Brakowało ci 6 kopii Tailin w momencie, jak zaczynaliśmy. Dostałeś 6, następnie 11 kopii bliźniaków. Co nam daje 17. Plus Mortas 18, nie? Więc mimo chyba wszystko więcej niż powinieneś dostać, 18 kopii, zaś o plus minus 800 losowań. No tak, zdecydowanie powinno być tak statystycznie 10, 11, jeżeli się nie mylę, a wypadło 18. No więc jest więcej, jakby nie patrzeć, nie? Także podsumowując, chociaż nie, jeszcze nie podsumowując, bo mamy dużo kart do otworzenia i to bardzo dużo, 19, 25, 30 kart. Także tutaj chcemy, w sumie nie wiem co, bo Odena już dostaliśmy. Myślę, że spoko. Jakaś tam Sylwina i Nierusie nam tutaj wbili, ale reszta spoko. Tutaj chcemy Eluarda. Nie dostaniemy. Tutaj chcemy jedną z tych 5 postaci. Mamy Dreza, mamy Antandrę, więc myślę, że spoko. Tutaj chcemy Respena, Gorwo albo Pippę. No i nie dostaliśmy. Respen jest. Także myślę, że całkiem spoko. Także może jeszcze wszystko powznosimy, bo chcę zobaczyć, ile
poziomów właśnie wpadnie na pradawnym drzewie. Bo zawsze mam ochotę pokazywać takie ciekawostki, a później zapominam w trakcie filmu. Tym razem nie zapomnę jednak. Mamy Rowana. Robimy też Gryzula na dwie gwiazdeczki. Narę na dwie. Wareka na dwie. No i to będzie na tyle. Także wszystko zrobione. Oczywiście można by zrobić dużo więcej postaci. To nie tak, że tylko 10 poziomów dostałeś, no bo przypominam, że ja Fuda nie robiłem. Tego Fuda to zrobisz sobie akurat samemu. Zostały nam jeszcze karty gwarantowane. I wszystko w zwierzę ludzi, tak jak było założone na początku. Mamy Anokiego. Mamy Tajdusa. Mamy Kazosa. Skreata. Ja bym bardzo się cieszył ze Skreata. Mamy Skrega. Numisu. I na koniec sobie strzelę, że będzie... No kto może być? Będzie Tajdus. No nie trafiłem, będzie Satrana. No dobra, to chyba wszystko. Chyba, że nie zauważyłem kart za rozdziały, ale z tego co widzę, to je otwierałeś. Więc nic tutaj do otworzenia nie ma. Tutaj masz emblematy, tutaj też masz emblematy. Więc jedną postać możesz zrobić, że tak powiem, z bomby. Od zera do bohatera praktycznie. Także to chyba tyle, nie? Na koniec była jeszcze prośba o pozdrowienie w sumie gildii. Jednej osoby. Także oczywiście cała gildia Husaria ma pozdrowienia od Lixona. No i przy okazji ode mnie pozdrawiamy Was. Kudłatego też pozdrawiamy, chociaż nie gra już prawdopodobnie i pewnie wyleci z gildii. Ale pozdrawiamy. Wszystkich pokażemy. Ciekawe, czy jakieś śmieszne niki będą. Kinia.pl. Także cała gildia ma pozdrowienia. Z tego co widzę, też mają małe problemy z uzupełnieniem miejsc, no bo jest niestety tylko 50 na 70. Także jeżeli macie ochotę, jeżeli szukacie gildii, no to zapraszam serdecznie do gildii Husaria.pl w nawiasie. ID to 169-459. No i na koniec pozdrowimy jeszcze bezpośrednio jedną osobę. Tutaj tego pana, z tego co widzę. Także pozdrowienia od Lixona ma Neisha. Ja ciebie też przy okazji pozdrawiam. Z VIP-a 35-25, więc bardzo ładnie. 401 poziom, bardzo ładna skórka do Solis. Także masz osobiste pozdrowienia od Lixona. Także ja ci bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów na twoim koncie. Po raz czwarty już. Także trafisz prawdopodobnie na obie listy. I na największą ilość samonów. I na ilość filmów też powinieneś trafić. Bardzo to jest pomocne w rozwoju kanału, bo samony są zawsze lubiane. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy ten film obejrzeli. Dziękuję również wszystkim, którzy są obecni na premierze. Pozdrawiam Was i życzę Wam miłego wieczoru. No i co? Przy okazji życzę Wam też miłego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.